Kurde. O kurde. Nie żyje, tak? O, kaszane, zabij go proszę. Mamy damage. Dobra, Herk zagrywa. No i co? No i co? Jeśli gościu leży po 200. A na Ignite jak coś i Morello. Tak chciałem zobaczyć. I w tym jest trochę problem, wydaje mi się, kurde. Że Caps mówił w wywiadzie, że chciałby te mistrzostwa takie? Europy czy światowe? Kurde, bo to jest bardzo fajny pomysł, no. Jakby, no wydaje mi się, że teraz właśnie jak mieliśmy mistrzostwo świata w piłce nożnej, to to pokazuje, jak bardzo ludzie chcą mieć swoją drużynę, swoją reprezentację. Przecież to wydaje mi się, że jest turbo hype. No ja się dziwię, że ludzie we sporcie nie chcą tego robić. Jeśli grasz w LoL'a i usłyszysz, że jest coś takiego jak reprezentacja Polski, będą się napierdalać z innymi państwami, to myślę, że każdy by chciał to obejrzeć. Nawet jeśli ludzie się nie interesują e-sportem, nie oglądają tam jakichś Jankosów czy innych Capsów, ale jak usłyszą, że piątka Polaków jest w reprezentacji Polski, jadą gdzieś do jakiegoś kraju, będą grali turniej, żeby reprezentować Polskę, to ludzie by to chciało obejrzeć, nie? Nie no, no wiadomo, że Chiny czy Korea by to pewnie wygrali całość, no jasne, że tak, ale no nie wiem, no jakby każdy sobie zdaje sprawę, że Polska nie wygra Mistrzostw Świata w piłce nożnej, prawda? No jakby, kurwa, no jesteśmy realistami, co nie? Każdy sobie zdaje sprawę, no gdzieś tam, jak będą playoffy, to będzie zajebiście, nie? No i kurwa, i fajnie. I tak gówno mnie obchodzi piłka nożna, ale jak grają Polacy, moja drużyna, która reprezentuje całą Polskę, to oglądam to. Dlatego moim zdaniem powinno być właśnie w LoL-u też Mistrzostwo Świata po prostu. No bo jednak, wiesz, takich graczy niedzielnych LoL-a jest bardzo dużo. Ale mało jest ludzi, którzy się interesują rzeczywiście sportem, aż tak są wkręceni. I myślę, że właśnie takich niedzielnych Maćków byś ściągnął do e-sportu, gdybyś zrobił takie mistrzostwa. Moim zdaniem. Tylko tam trzeba było jakiś fajny, kurde, format zrobić. Bo ja nie wiem, czy do końca jestem fanem takiego formatu prostego, jak jest w piłce nożnej. Format piłki nożnej jest taki, że masz tam grup było, nie wiem, z 15 czy coś takiego, nie? I co, dwie drużyny wychodzą, dwie drużyny wypadają, tak? Masz później playoffy i tyle, nie? Bo ja bym po prostu zrobił turniej na zasadzie, masz grupę po 4 drużyny, powiedzmy. Dwie drużyny idą do winner bracketu i dwie drużyny idą do loser bracketu. Żeby ten loser bracket jeszcze był. Żeby nie było czegoś takiego, że wiesz, że jakaś drużyna przyjeżdża, dostaje 3 razy w p*** i spada. Tylko żeby jeszcze gdzieś tam się w tych tam niższych szczeblach też pograła sobie. Takie moje zdanie. 8 grup było tylko w tym? W piłce nożnej było 8 grup? Nie. Tylko tyle było? Wydawało mi się, że więcej było. Kurde, znowu Reklesa spotkałem. Prześladuje mnie ten Rekles. No nie. Co to ma być? Kurde, szkoda, że nie gram Medicare. Zagrał sobie na Reklesa. O kurde, rozblady na bocie. A, bo Donu zakręcił kulę, okej. Okay. Snajpi mnie Rekles? Kurczę, no chyba ta. Drugi raz go spotykam. Nie wiem, czy wiecie, ale na normalach też jest MMR. Ukryty. Też macie jakby rangę swoją na normalach. No ja mam całkiem wysoką tą rangę. Wysokie te MMR-y. I przez to też właśnie takiego Reklesa spotykam. Bo on też domyślam się, że ma wysoką. Kiedyś w ogóle było tak, nie wiem, w drugim sezonie, bo w pierwszym pamiętam, że nie było jeszcze czegoś takiego chyba jak ranked. Był taki czas. I wtedy właśnie normalne były wyznacznikiem twojego poziomu. I często było tak właśnie, że spotykałeś tych samych ludzi na normalach, co było dziwne. I kiedyś nie było takiej wiedzy, że były ten, że były MMR-y. W ogóle ludzie nie myśleli o czymś takim. Dopiero później to wyszło. Ale właśnie, jakim cudem przed chwilą spotkałem Irelię, która gra pod AP. Bo no nie mam pojęcia właśnie, o co chodzi. Co ten gościu tam robił. Chyba się zagubił. To niemożliwe! Tyle, a propos jeszcze tego Mistrzostwa Świata, to kurczę, no nie wiem, no mi się nawet zdarzyło obejrzeć mecze innych drużyn, których nigdy nie obejrzał. Ale i tak do piłki nożnej, jeśli chodzi o kluby jakoś, no nie wiem, czy się kiedykolwiek przekonam, żeby to oglądać, no ale nie wiem, te reprezentacyjne, no mi się mega podobają. Go. O kurde. Nie żyje tak. A, no masz go? Kurde, mam nadzieję, że go tam zamęczał atakami. O, kaszane, zabij go proszę. Uch, ledwo, ledwo. Dzięki, stary. Meczek to było lepsze niż reprezentacyjne. Kurde, domyślam się, że poziom jest na pewno większy, nie? Chyba tak jest, no. No bo tam, kurczę, no masz po prostu kasę, ściągasz gości, którzy są najlepsi. A jednak w reprezentacji masz ograniczenie, że gościu musi być z twojej krwi, że tak powiem, nie? Dzięki temu to jest ciekawsze, wydaje mi się, no. Masz ograniczenia. No bo tak to, ty, no, kluby w LoL-u i w piłce nożnej chyba są pay to win, nie?
Możesz sobie kupić każdego piłkarza, po prostu. Reprezentacji masz po prostu, wiesz, ograniczenie. No. Dobra, odkryłem to. Tak jest. Piłka nożna jest pay to win. Na szczeblu klubowym. Jeszcze Soraka z drugiego końca mapy musi Erkę zagrać. A ty kurde. No i co, ja on playta zyskuje dzięki temu, nie? No dobra, zobaczymy to Moreno. Może odda. A jak nie, no to cóż. Real czy Barca? Ja się nie znam na piłce nożnej. Naprawdę. Kompletnie. Nie wiem, piłka nożna mnie interesowała do wieku... Jak w podstawówce byłem, to mnie interesowała piłka nożna. Później dostałem komputer, internet i miałem piłkę nożną już. Taka sytuacja, no. Odkryłem internet. Odkryłem gry komputerówki. I już mnie to nie interesowało. Wyrosłem z piłki nożnej po prostu. Zobaczymy, czy to Morello odda. Może to być błąd, ale nie wiem. Zobaczymy. Sobie tu R-kę nacisnąłem. A dobrze, się nie odpaliła. Kur. No kurde, jakbym miał lefrex lepszy niż 30-latka, to może bym to odfreszował. Ale niestety, jest tak jest, ładny fleszek prawo dla niego. Ej kurde, ostatnio czytałem coś takiego na Reddicie, że właśnie to, że Hydra wróciła do mety jako pierwszy item, trochę przypomina metę, która była kiedyś, dawno temu, jak była meta na BTK pierwszego na bocie. I to była nudna meta. Masz tyle leczenia, że nie warto jest po prostu się wymieniać, tak naprawdę, tradeować. No bo i tak zaraz się wyleczysz. No Riot, kurczę, tyle tam w runach zmieniał, żeby nie było aż takiego pasywnego grania. No i ta Hydra trochę wróciła do tego, nie? Aha. I ogólnie, jeśli zrobisz taką metę, że właśnie jakiś bot czy Hydra będą itemami, które są robione jako pierwsze, to zawsze będzie zła meta, wydaje mi się. Jak dla mnie leczenie w LoLu po prostu trzeba zreworkować kompletnie od samych podstaw tej gry. Jakby regen postaci. Mamy damage? Dobra, Erk zagrywa. No i co? No jajco. Jeśli gościu leży po 200. A ma Ignite jak coś i Morello. Tak tylko chciałem zauważyć. Tym jest trochę problem, wydaje mi się, kurde. No i Riot co jakiś czas robi, no no, widzimy, jest za dużo leczenia w tej grze. Spoko, spoko. Ogarniamy to. No i ogarniają, ogarniają i nagle za parę miesięcy znowu się robi ten sam problem, bo wracamy do punktu wyjścia, że znowu jest leczenia w tej grze. No i tak w koło Macieju się bawimy w tym lodu, co? No i się coś. Albo coś, albo coś, kurde, Batrox jest aktualnie chyba najlepszym top lanerem, nie? Damian na prezydenta Ligi Legend? No zgadzam się, kurde, zgadzam się. Po prostu odechciewa ci się grać, jak grasz na postaci, która mają tyle healingu wbudowanego. Bo jakby, po co ty masz je bić, skoro on i tak na jednym wave się wyleczy do końca? No to jest tak sam case jak na Irelii, po prostu. Najpierw po głowie, napierdolasz, jesteś zadowolony, po czym ona klika 5 razy Q na wave'ie, leczy się do fulla. I sobie myślisz, aha, no to fajnie. To warto było ją napierdolać. Mamy smoka? Jezu, Luno stracił smoka? O kurde. Reda zabrał ten. No cóż. Mhm. Atrox plus Soraka. Good luck. Have fun. Have a lot of fun. Bart. Okay. No fajnie było się tam wpierdzielić, ale nie ma jak. Jak dla mnie w ogóle, kurczę, dobrze by było tak naprawdę wywalić krwy złący z tej gry, kompletnie, żeby nie było czegoś takiego jak anti-healing. I po prostu wokół tego, każdego czempiona, który polega na jakimś leczeniu, zreworkować. Ja bym to tak zrobił, w ten sposób, bo leczenia po prostu jest za dużo w tej grze. Ale bym z tego kilka dziubnął. Zabicie Lulu. No to niewiele niestety. Znaczy Soraki. No ale musiałem już Soraka pierwszą wywalać. O kurwa, jaki slow. To jest Blade'a. Aroma nie ma. Nie mogę zengage'ować. Myślisz, że Jotowi się chce? No mogłoby się im zachcieć, kurczę no. Tak powiem.
Ja bym się nie obraził, jakby się im zachciało tę gierkę jakoś troszkę poogarniać. I sroka ereczka. Ale tak, spoko, tracimy. Możesz ty, kurde, wariaciku. On na 3 kół mnie prawie zapierdala. Fajnie, ja woliłem Erkę, wszystkie swoje skille. Gość, który ma Merce, nawet tego nie poczuł. Dobrze robią chłopaki, zajebiście się gra w LoL, ogólnie spoko jest. Jakby polecam granie każdemu, chyba bruzerami, niech ranie zauważy w końcu, jak jebana jest ta gra. Jezu Chryste, kasady. No szkoda. No mieli trochę lepszą kompozycję po prostu. Czyli dwóch bruzerów, healer i dwóch hypercarry. Tak się wygrywa w League of Legends w 2023. Nie warto inaczej budować kompozycji niestety. I no zrobienie tego Morello było błędem, bo ten item gówno robi niestety. Trzeba raczej było lecieć w jak najszybciej w AP i może ewentualnie szukać dominacji Atroxa, ale... Czyli tak chyba nie da się zdominować Atroxa po prostu. No mam nadzieję, że coś Riot zrobi z tą ligą, żeby było ciekawie w sezonie 13. Bo inaczej zostaje nam po prostu granie takie mety, jaką tutaj widzieliśmy właśnie. Będzie lepiej, wierzę.